Siemanko, ja jestem Dawid Franka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 6 magicznych sztuczek, które będziecie mogli łatwo powtórzyć oraz szokować swoich znajomych. Także serdecznie zapraszam. W pierwszym triku biorę zwyczajny widelec i siłą myśli po prostu go zginam. Aby wykonać ten trik, weźcie zwykły tani widelec. Następnie za pomocą kombinerek podzielcie go na dwie części. A następnie zegnijcie ich krawędzie mniej więcej tak samo. Dalej za pomocą termokurczywego węża połączcie te dwie części. Widelec gotowy. W następnej sztuczce weźcie sznur i obrączkę. Wsuńcie obrączkę w sznur i zróbcie taki mocny węzeł. Końcówki sznura dajcie koledze w ręce. A sami przykrywając jedną dłonią i nie patrząc na węzeł, uwolnijcie obrączkę. Sekret polega na tym, iż trzeba rozluźnić sznur i przewlec przez niego obrączkę. Jest to bardzo łatwo, ale przez standardowe myślenie ludzie mogą się nie domyśleć, jak to zrobiliście. Trwa lato i za mało lodu być nie może, a więc wlewam wodę ze szklanki do kubka i natychmiast otrzymuję kostki lodu. Aby wykonać tą sztuczkę, weźcie gąbkę i wytnijcie ją w kształcie dna kubka. Następnie włóżcie ją w kubek i wsypcie wcześniej zrobione kostki lodu. Teraz jak będziecie wlewać wodę ze szklanki, ona po prostu wsiąknie się w gąbkę i w kubku zostanie tylko wcześniej przygotowany lód. Mam pieniążek, kładę go na dłoń i banknot zginę się u Was na oczach. Aby wykonać ten trik, będziecie potrzebować bardzo cienkiej żyłki wędkarskiej. Natomiast aby Wam to dobrze pokazać, użyję czarnej nici. Najpierw trzeba złożyć banknot 3 razy, jak widzicie na filmiku, a następnie za pomocą igły przeszyć ją po środku, ale nie do końca. Dalej, tam gdzie igła, robimy węzeł, a samą igłę odkładamy. Przy robieniu sztuczki kładziemy banknot na dłoń, a nić przepuszczamy między palcami. Aby on złożył się, trzeba po prostu pociągnąć za nić. Czy to inną ręką, czy to nogą, jak w moim przypadku. Moi drodzy, a teraz czas na prawdziwą sztuczkę magiczną. Mam 3 kulki aluminiowe oraz 3 zwyczajne kubki. Raz, 2, 3. Kładę kulkę na górę kubka, nakrywam pozostałymi. Raz, 2, 3. Kulka okazuje się na stole. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Wykładam wszystkie kubki, nakrywam. Raz, 2, 3. Dwie kulki. Jeszcze raz. Kładę kulkę, nakrywam. Raz, 2, 3. 3 kulki. Dobra, ktoś pewnie z Was powie, a to nie są zwykłe kubki i są tutaj otwory, ale możecie sami zauważyć, że to są zwyczajne kubki i nie ma w nich żadnych otworów. Na czym w takim razie polega sekret? A sekret polega na tym, że od samego początku macie nie 3 kulki aluminiowe, tylko 4. Jedną z nich kładziecie do środkowego kubka, nakrywacie pierwszym kubkiem i mówicie koledze, że macie 3 zwykłe kubki. I kiedy wykładacie, to robicie w ten sposób, żeby kulka nie była widoczna i już znajdowała się w środku, tak? Rozkładacie wszystkie kubki, kładziecie pierwszą kulkę na górę, nakrywacie, niby uderzacie, ale już ta kulka jest. I pokazujecie, że kulka jest. Mówicie, że dobra, spróbujmy jeszcze raz. Znowu rozkładacie kubki, tutaj znowu macie tą kulkę aluminiową, nakrywacie ją, tak? I w tym momencie, jak już kładziecie, to już macie 2. Kładziecie następną, nakrywacie, niby uderzacie, macie 2 kulki, tak? I mówicie, że dobra, to ostatni raz. Znowu nakrywacie i jak nakrywacie, to już tutaj macie te 3. Kładziecie na górę, nakrywacie pozostałymi, uderzacie i macie 3 kulki. A później, jak dostajecie już wszystkie kubki i pokazujecie koledze, że nie ma żadnych dziur, to tutaj znajduje się jedna, tak, kulka, którą musicie po prostu w ten sposób wyrzucić i pokazujecie mu, że nic nie ma. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Przypominam, że na moim Instagramie trwa konkurs, w którym możecie wygrać powerbanki, także serdecznie zachęcam, link zostawiam w opisie. No i oczywiście wkrótce będzie nowy filmik, więc trzymajcie się. Na razie.